Ray City! Ej, chłopacy i dziewczyny! Dzisiaj w naszym video będziemy próbować czyścić DPF za poniżej 5 euro! Będziemy rozwalać, psuć, naprawiać. Wam Quentis. Ich habe alles ins Gesicht abbekommen, ne? Będzie leniwy Zdzisiek. Tom. Będzie pracowity Damian. I naturalnie... Ja. Witam na kanale Ray City po polsku. Mam nadzieję, że macie zajebisty dzień. Co dzisiaj w temacie? BMW F11, najtańszy diesel. Będziemy trochę czyścić, trochę kwasów używać. No i musimy sprawdzić. Mamy takie stukanie, pukanie w okolicy silnika. I są tylko dwie opcje. Albo to są jakieś rolki, napinacze. To będzie fajna sprawa, bo to zamienić będzie szybko i nie jest drogo. Jeżeli to jest łańcuch, mamy trochę przejebane i będziemy musieli wypierdalać cały silnik na zewnątrz. Jeżeli nas oglądasz pierwszy raz, to obejrzyj najpierw ten odcinek do końca, a wtedy na pewno nam dasz suba albo lajka. A teraz jadę szybko do BMW, odebrać parę części i potem od razu do hali, gdzie już chłopacy czekają i rozgrzewają piec. Okej, nareszcie dojechaliśmy na miejsce. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię tu przychodzić, bo tutaj jest taki klimat, jak to się oczekuje, jeżeli zostawiasz dużo pieniędzy u takiej firmy jak BMW. Jesteś strasznie miły, witany, wszystko szybko załatwiają. Porównanie jest do Nissana. Dzisiaj rano na przykład chciałem zamówić części do GTR-a tu w Berlinie w filiali, ale to są naprawdę takie ostatnie a więc się powiedziałem, że i zamówiłem wszystko z Japonii. Naturalnie teraz to trochę potrwa 2-3 tygodnie, aż będziemy mogli z GTR-em dalej robić, ale mi się wydaje, że to idzie wytrzymać. Ale dzisiaj poszła decyzja, że w Nissanie w Berlinie już nic nie będę kupował, bo zostawiasz pieniędzy, a oni nawet nie mogą ładnie powiedzieć dzień dobry, a więc się. Dobra, teraz idę do środka, kupuję części i wtedy jedziemy dalej. A tu stoi bardzo ładny BMW M5. Jezu, jak ja lubię te M5-ki. Boże, jak ja te samochody lubię. Kto lubi też M5-ki, M4-ki, M3-ki, M2-ki? This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog. A więc jestem w hali za kamerą Zdzisiek, który zjebał sprawę, bo przez 2 godziny nie dał rady rozgrzać pieca tutaj. Mam rację? Musiałem ja przyjechać, żeby pociąć drzewo i samemu nosić. Damian też jest tutaj. A więc zaczynamy BM-kę. Najpierw zrobimy AGR wentil. Jest po polsku jakaś nazwa na AGR? Ja też mówię AGR. Tak? No AGR. Potem DPF. Też mówią DPF. Bardzo dobrze. A wtedy zobaczymy, co tak stuka. Ja mam nadzieję, że to są rolki. Może być też łańcuch. Jak będzie łańcuch, to będzie przejebane, bo trzeba wyciągnąć silnik. Ale mamy nowy ten dźwig, kurwa. Jak to żuraw. Jest? Żuraw, kormoran, czapla. Wszystko, no. I to teraz robimy. I działamy. O. Zdzisiek jest, bo Zdzisiek mu jest trochę dzisiaj zimno, a więc będziemy go rozgrzewać i on będzie nagrywał. I będzie dawał fajne komentarze. Nie. Oj, Zdzisiek, kolejny minus punkt. No. Dobra, robimy. Ja zmieniam czapkę na ciepłą, brudną czapkę. U fryzjera nie było, nie śmiejcie się. Ładny tu mamy bajzel siostry. Tak szczerze mówiąc, ale te części od GTR-a wszystkie rozpierdalają. Tu od GTR-a, tam od DSX-a. Te Nissany, kurwa, się rozpierdalają po tych całych tych. Dobra. Łyczka wezmę. Się zakrzysiłem. Damian teraz próbuje odczepić wszystkie wtyczki, bo ja kurwa mam za takie, jak to się mówi, ręce wilkołaka i rozpierdalam wszystko i zanim zerwę jakąś znowuż wtyczkę, to Damian to szybko robi i bardzo ładnie, widzicie, pokaż Marek, ja to pokażę, jaką on ma technikę masowania dobrą. Ale widać, że tu już dzisiaj wcześniej był swoim paluchem. Czemu? Bo nie chcę wyjść. Czarny smaryt. Światłem, kurwa, w pizdu jebana. Nie jest w środku? No nie, weź wyciągnij tą rurę. Rura wyciągnięta? Teraz. Dobra, czekaj. Wyskakuje? Uwaga, ona już się aż podnosi. Nie, ta końcówka jest zjebana. Okej, samochód poszedł teraz do góry. Problem jest, że ta jedna śruba
nam końcówka się po prostu wyrabia już, ona jest tak mocno sparzona przy tej chłodnicy od AGR-u, że musimy teraz coś innego wykombinować, ale w tym czasie będziemy już działać z DPF-em. Pysk leci. Syf, sperma i takie rzeczy. Bananowe życie. A nie, to ogórkowe. Tak. Ogórkowe, kurwa. A Izo ma zostać na auto? Pikryk, co? Izo auto. A, Izo na auto, napierdalaj. Ogórkowe życie. Teraz nie pamiętam, to miałeś też tutaj zaczepione, czy tylko włożone? Włożone tylko powinno być. Zobacz, Damian, czy wszystko już mam. Trzyma. Aha, no. Przepraszam. Moment. Okej. Okay. Wyszło. Ale fajnie wyszło. Ale ty masz jakiś pojemnik, gdzie to będzie można wlać? Co? Ten kwas? Jakoś to już zrobimy. To jest rozdusznik? Gdzie? Nie. To jest serwo. Ach, serwo. This is a elektryczne serwo. O kurwa. Kurwa! Pierwszy raz tego od dołu sobie... Obejrzysz? Ogląda, samochód już mamy pół roku. Dłużej, jest... albo? W maju kupiony, no dłużej, masz rację. Okej, okay, tam mu piździ, tam mu piździ. Ale to mogliśmy... Nie, to jest WD-40. Okej, okay, to koło też jest już na wymianę. Co naprawdę jedna z moich ulubionych prac jest w tym... Przy samochodach są to stare takie te... Jak to się mówi? Niemieckie wtyczki. Niemieckie wtyczki to ten no... Japońskie. A japońskie, obojętne, wszystko gówno. Bo się zawsze rozpierdalają. Tutaj rozpierdoliliśmy jeden uchwyt, ale to trytytytki naprawią. I mamy jeszcze jeden taki adapter, co musimy odczepić go. No... Dochodzimy coraz bliżej tego wszystkiego. Ja lubię samochody, wam szczerze powiem, co po prostu biorę... Ale daję włącz ściągnę. No patrz, znowu zaczyna z tym. O kurz! Boskie ręce! Teraz możesz próbować z wężem. No. Ja mam, że... mi kumpel powiedział, że węże tak się obrabia. No. Aha, jeżeli widzicie na naszych klipach, że ja często, jak ja coś pracuję, to zawsze tak robię. To jest, bo kiedyś amfetaminę brałem i od tego tak tych czasów to zostało. Nie, nie wiem czemu, ale u nas w rodzinie to jest takie rodzinne. Rafał raz mówił po niemiecku die Kubrinzunge, to jest ten kubryński język. A ty jesteś jedyny, co to robi. Man, ty obejrzyj, tata tak samo robi i ty też. Tylko ty dzisiaj śpisz, dlatego tego nie widać. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Cześć. No odczepiłem, wiesz jakie emocje teraz są, wiesz co by było najlepsze, jakbym teraz tak zrobił? I śrubkę miał ten no, odkręconą, to by było w ogóle, tam tutaj jestem tak... Ta wtyczka by odeszła. Daliśmy radę, nam Filip dzisiaj pomógł, Damian i Filip, no i troszeczkę ja, rozpierdalaliśmy wszystko i wyciągnęliśmy teraz nareszcie ten katalizator i DPF. I ludzie mówili, że musimy w sumie ośkę spuścić, nie, jak to mówicie? Bejkę. Bejkę na dół spuścić, nie musieliśmy, tak wyciągnęliśmy. No i teraz przed chwilą wam pokazałem, jak w Kazachstanie się sprawdza, czy DPF jest pusty, czy nie. Widziałeś, czy nie, nie znasz? Nie znasz triku? Nie. Tylko wycaj nochmal, zdziszę ten trik. A teraz wyleci. Nie? Tutaj? A ja przytrzymał. Okej, okay, dzięki. Ja będę ta blondyna, co... Nagrywaj tutaj. Co ładnie trzyma. Gdzie? Zawsze. Tak, o, patrz pod światło mu tu. Nie, 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 zostawię. No. Masz? No. Tylko uważaj na oczy, nie? No, no. Uważaj na oczy. I patrz. No. Ale to jest właśnie to, co jak teraz kwas wlejesz, no, to będzie też długo trwało. Aż to... i powoli, ale... będzie lecieć. I to i... pokażemy. Że to my jesteśmy... pokażemy. Pale, na butę ci leci. Nic nie leci. Pozdrowienia do Kazachstanu. To, co teraz będziemy robić zaraz, a więc co wam pokażemy, a co już zrobiliśmy, nie róbcie tego u was w domu. Jedźcie do Niemiec, tam możecie to robić. Będziemy kwas solny wlewali do DPF-u i katalizatora i tym pukali to, aż będzie przychodził, miejmy nadzieję. Okay, pass bitte nicht, nicht auf meine Dings hier. Reicht erstmal. Guck mal, da läuft schon was.
Jest klar. DPF jest sauber. Nein. Na guck mal, wie wenig da raus ist. Warum qualmt es? Wirklich jetzt? Ja. Dann chemische Reaktion. Ja, Salzsäure, mach mal auf. Mach mal das Tor auf erstmal. Es riecht aber gut. Warum wird mir schwindelig? Okay, kalt mach zu, stell auf Gesundheit. Ja, warte. Du merkst sofort, wenn du in die Mitte gehst, geht ein bisschen durch. Nimmst du schon auf? Ja. Ah, Alter! Ich habe alles ins Gesicht abbekommen, ne? Das war von oben. Nein, das ist hier zu Ende. Guck mal, wo das hingeht. Das geht noch nicht mal nach oben. Das ist das da. Das Aber warum fängt das so? Chemische Reaktion. Guck mal, wie viel jetzt rausgeht. Vorher war nur so ein bisschen. Mal ein bisschen Power reinlassen. Wer ist Damian? Damian wurde gerade von der Polizei festgehalten. Zdzisiek, wir kommen ein bisschen später. Wir werden den Damian! Jesteśmy wolni! Wir sind wieder frei! Das ist Kompressor. Yeah, yeah. Die nehmen uns wieder fest, Damian. Hast du nicht gelernt? So, nach einem mordsmäßigen Kampf haben wir das endlich geschafft, quasi diesen AGR-Kühler auszubauen. Und jetzt müssen wir das kaputte Ventil tauschen. A więc tutaj mamy te wentyle AGR. Tu widzisz nowy, tak powinien wyglądać. A tutaj mamy stary, nie? Mi się wydaje, że to się samemu tłumaczy, co się stało. Jest tak mocno spalone, zabrudzone, że po prostu ten cylinderek już nie chodzi, nie pracuje w ogóle. I to był ten błąd, co nam cały czas pokazywał w samochodzie. Teraz mamy tutaj nowy, zamówiony. Go tylko będziemy wkładać. Trochę wyczyścimy tam. Ja tu jestem majster od BMW. No właśnie. To obrazisz się też na mnie, że kogoś sprowadzę? Ej, dobra. Kończymy, montujemy ostatnie śruby. Potem muszę komputerem tylko zresetować komputer samochodu, żeby błędów nie pokazywał. Mam nadzieję, że to wtedy wszystko będzie załatwione. Negatywna rzecz jest, że naturalnie dłużej potrzebowaliśmy, jak myśleliśmy, ale tak jest, jak już masz starszy samochód, śruby się rwią, śruby nie można łatwo dojść. Plastiki się łamią. Plastiki się łamią. Teraz tak w całym wzięte to trzy razy rozbieraliśmy wszystko, trzy razy też składaliśmy. Mam nadzieję, że teraz wszystko dobrze działa. Naturalnie trochę strach jest, bo jednak tak jak myśleliśmy, że to jakieś rolki będą, co tak pukają, nie jest ten kłopot z rolkami, to jednak jest coś innego. Mam nadzieję, że to nie jest łańcuch, ale łańcuch u niego jest z tyłu i z tyłu tego głosu nie było, to było gdzieś z tej strony tutaj, ale dzisiaj już nam się nie chce dalej tego szukać. A więc teraz z Damianem skręcam resztę, resetujemy komputer i wtedy jedziemy się przejechać, czy będzie działać i wtedy zrobimy takie resumę. Jeździć, obserwować. No. Damiana będzie znowu szpalenteria gonić. A, i śnieg pada, to będziemy dupą zarzucać. Ale w ogóle nie hamował, nie? Okej, końcowe, jak się po polsku mówi, rezumie? Facit? Jak się mówi? Facit? Nie wiem. Podsumowanie. BMK jest naprawiona.
To, co mieliśmy naprawić, naprawiliśmy. Dolaliśmy oleju, już nie klapie tak, jak klapała. Trochę zepsuliśmy. Trochę zepsuliśmy, dlatego jest inny błąd. Musimy to zamówić, ale to już jest taka drobnostka. To znaczy dla BM-ki. Jeszcze muszę zrobić serwis, a więc olej, filtry. Muszę zmienić hamulce, bo są zjebane wszystkie. I dwa, jak to są, wahacze, podwahacze. Wahacze. No, drążki. Te musimy no, zmienić i wtedy samochód jest technicznie cacy. Wtedy jest taki zajebisty. No i wtedy zaczniemy, jebniemy mu oprogramowanie i wtedy mu tak damy 300 koni i wtedy będzie fajna zabawa, mi się wydaje. Tak. Dobra, co jeszcze trzeba powiedzieć? Że Zdisek odpowietrzył chodnicę. No. Kolejny plusik. No, daj ten no, o. Davos nie widzi. On nie wie, bo on myśli, dobra, oni teraz mnie nabijają się ze mnie, czy nie? Ej, chłopacy, dziewczyny, zbiry, łobuzy, nauczyciele i tam wszystko, co nas ogląda. Bardzo fajnie, że nas oglądaliście. Dziękujemy wam za łapkę, jeżeli wam się podobało. Dziękujemy wam za komentarze. I też bardzo wam dziękujemy za to, że teraz pójdziecie na nasz kanał Discorda, czy Discord i powiecie, jak wam leci. W następnych dniach następna sesja live. Wy możecie zdecydować tam, czy mamy znowu jechać po Berlinie i gadać o Berlinie, czy mamy być w warsztacie. Będzie bardzo ciekawie, bo następny tydzień... No kurwa, Nissanowo będzie, będzie Nissanowo. Ja już się tak cieszę. Obojętnie, czy mnie dupa będzie boleć, czy nie, wsiądę w ten samochód i chcę zobaczyć, jaka jest różnica do Lexusa. I będę krzyczał jak taka mała dziewczynka. A czemu cię dupa będzie bolała? Bo gruby jestem. Zdisiek już o czymś innym myślał, ja nie wiem. No, Zdisiek ma takie pomysły, ślęda się tam po... Na razie. Cześć. Łapka. Mówiłem już przecież. Kiedy? Dzwoneczek. Jezus Maria, dobra, on nawet nie słucha. Koniec. O Boże.